Dzień dobry, kochani. Witam Was w drodze ze spotkania w Poznaniu z naszymi magicznymi gwiazdorami. Creme de la creme wiedzy alternatywnej. Tak jest. Tak, creme de la creme wiedzy alternatywnej. Jak to powiedział Andy Choiński. Tutaj ze mną podróżuje Lola, nie wiem czy ją widać. Lola. Lola, spójrz w kamerę. Ach, to Wam odwrócę kamerę. Kochani, ja Was chciałam zaprosić na kolejne spotkania, które jeszcze nie są zaplanowane, ale już są zaplanowane. Jeszcze nie ma daty, ale już jest intencja. I wiecie, że skutek wyprzedza intencję. Nie przypuszczałam, że będę się tak dobrze bawić na tym spotkaniu, mimo że, jak wiecie, jestem ekstrawertyczną introwertyczką, więc pewnie przesiedzę w mojej pustelni kilka dni, a już mnie Gosia do Warszawy, do Milenki ciągnie. Milenka jeszcze o tym nie wie. Dowie się z Facebooka. Kochani, kto był na spotkaniu? Prawie 300 ludzi widowni. Cudownych ludzi, z entuzjazmem, otwartych, wolnych, przede wszystkim, słuchajcie, wolnych, świadomych, suwerennych, chcących żyć na nowej ziemi, a prelegenci, wykładowcy, no, mistrz śmietanka. mistrz słowa, uwodzenia kobiet i czarowania, czyli Roman Nacht. Nasz cudowny astrolog, ale też tak, wiedza, dieta, zdrowy styl życia, no i przecudowne dźwięki, czyli Grzegorz Skwarek. Nasz doktor Zalewski, czyli umysł. Geolog. Jacek Sokal, czyli mój ulubiony kanał Wiedza dla Wszystkich. Tutaj pozdrawiam Roberta, szkoda, że Ciebie nie było. Pozdrawiam Anię. No i wszystkich, którzy... Tak patrzę na drogę, bo pilnuję, czy przypadkiem Małgosia nie szaleje za bardzo. Ale wleczemy się jak ślimaki. Ale ja się zapieram i jako pasażerka... Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle, bo tutaj przygryza mi mikrofon Lolka. Może mnie nie było słychać, ja tak sobie tu gadam sobie amuzą. Ty patrz na drogę, moja kochana. Gadamy sobie o energii kobiecej i męskiej. Rozważamy nowy projekt dla kobiet, ale też dla mężczyzn. Czyli jak pogodzić yin-yang, energię kobiecą i męską, zgodnie z wiedzą wedyjską i tantryczną. Jak to wyrównać? Tak, żeby zadbać o to, żeby te energie tworzyły nową rzeczywistość i nowy świat. Wprowadzić w życie. Tak, jak wcielić w życie. No i co jeszcze, Loleczka? Odwiedziłyśmy zielone, piękne tereny rezerwatu pod Wrocławiem, a właściwie... Doliny Baryczy. Tak jest. I już siejemy intencje tworzenia przecudnego centrum wiedzy wedyjskiej, słowiańskiej i tantrycznej. Loleczka, chodź tutaj, chodź. No, ja mam tutaj nową gwiazdę, moje czpioty czekają na mnie, ale to jeszcze trochę. Wszystkie moje kwerenki, które czekają na wiadomości ode mnie, odezwę się po powrocie. Może mamy. Nie, Lola tutaj ma pozować. Lola pozuje tutaj. Gwiazduje, Loleczka. O, to jest takie miodowo oka dziewczyna. Przecudowna. Loleczka? I nie lubię jeździć samochodem. Oj, nie lubi, ale na moich kolanach uwielbię. Zobaczcie. A wybrała sobie mamkę, która uwielbia spędza za kierownicą. No widzicie? Okej. Okay. Ach, jeszcze pominęłam, no przecież Artur Lalak. No, jak można było, przepraszamy. Przepraszamy, ale się zagadałyśmy oczywiście, Arturze, przepraszamy. Ogromna znakomitość, miło mi było poznać. Także wspaniali mężczyźni, cudowny organizator Szymon, dziękujemy. Szymon już zapowiedział kolejną imprezę tego typu. I słuchajcie, padły pytania przy wczorajszej konferencji prasowej na kanale Andiego, dlaczego nie ma nagrania. Nie wiem, może coś wyczaruję, ale nie obiecuję. Jest jakiś plan. Pracujemy nad tym. Jeszcze organizatorzy nie wiedzą, ale już poszła intencja. Natomiast
króciutko rozmawiałam z Szymonem, planowane są imprezy plenerowe, ale taka jak ta, myślę, że jesienią. I teraz dlaczego tak zrozumiałam, mam nadzieję, że słusznie, intencja była taka, żeby nie nagrywać. Ano po to, że my nie chcemy żyć w wirtualnym świecie internetu, tylko przede wszystkim spotykać się. I powiem Wam szczerze, że mi bardzo dużo zajęło oswojenie się z myślą, że z mojej pustelni, a wiecie, że jestem pustelnikiem w drodze życia, tarotowym pustelnikiem, czyli ala Alicja Chrzanowska i droga życia z doniczki, czyli pozycja siódma, to ewidentnie i wyraźnie, a uciekłam, też patrzę na jezdnię, ewidentnie i wyraźnie świat mnie ciągnie do siebie, a ja przybywam, także są takie plany. I Szymon zapewnił, że kolejna taka impreza będzie. Już myślimy, jakie menu, żeby było zdrowo, zgodne z magiczną kuchnią. Czyli kto był, ten wie. Zdrową. Jest wysoko wibracyjną, wysoko energetyczną. Tak jest. No i przede wszystkim, żeby było nas jeszcze więcej. Bo nam się jakimś magicznym swędem, a właściwie Małgosi, udało ostatnie miejsce, a właściwie dozakupić, ale musiałyśmy tam być, jak się okazuje, więc liczymy na to, że uda się zorganizować takie spotkanie, prawda Loleczko, dla większej grupy osób, żeby wszyscy, którzy chcą być, to byli. I ja myślę, że więcej takich spotkań będzie, bo wszyscy byliście zgłodniali prelegentów i bezpośredniego kontaktu. To jest zupełnie inna jakość, słuchajcie. I poważnie, i śmieszno, i mądre rzeczy. Ale i... na sali było po prostu, można było czuć, jak wszyscy wchłaniają tą wiedzę, wchłaniają przekaz tak ogromnej, cudownej wiedzy alternatywnej. Było czuć ten głód w ludziach o wiedzy, która przez tyle setek lat była ukrywana i to było po prostu cudowne. Wszyscy wchłaniali jak pustynia wodę. No, nikt nie ziewał, nie czuł się znudzony. No, dobra. No i kochani, co najważniejsze, marionetki kontrolerów tego świata, którzy debatowali równolegle w Brukseli, nie mieli takiej energii jak Genewie. My. W Genewie, przepraszam, nie w Brukseli, bo myśmy z Brukselą się zagadały dzisiaj jeszcze na śniadaniu. W Genewie nie mieli takiej energii jak my, na pewno. Ich niskie wibracje zostały na pewno pokonane przez nas. Przewyższone, przeładowana nasza energia, po prostu buzująca. I nie było żadnych przekłamań. Także Andy, ja Ci bardzo dziękuję za to, że dzięki Twojemu kanałowi i temu, że dałeś mi możliwość wypowiedzi na tym kanale w tematach wszelakich, ja poznałam Małgosię, która powiedziała mi o tej konferencji i wyciągnęła mnie tam prawie za uszy. A uwierz mi, aż miałam czakrę gardła zablokowaną, bo chciałam odmówić. I Milenka paliła mi świece intencyjne na czakrę gardła, żebym ją odblokować, żebym przypadkiem w ostatniej chwili się nie wyłgała z tej konferencji. Musiałam zorganizować opiekę nad kotami, więc mojej Madzi, sąsiadce, bardzo gorąco dziękuję za to, że się opiekowała moimi kotami, czyli Czpiotełką, Kotełką i Czarnym Kotełem, Czpiotełem przez weekend. Naprawdę tak cudownej atmosfery, tak energetycznej, tak mobilizującej, tak pozytywnej, nawet jeżeli pojawiały się tematy trudne i takie, które no też czasami wywoływały w nas gęsią skórkę, to mimo wszystko jest jakaś taka moc. Ja nie wiem jak inni uczestnicy, ale ja ją bardzo mocno czuję. Ja jestem cały czas dobrej myśli. Dobre wieści Romana Nachta nas nakręcały. Jego cudowny dowcip, lekkość, swoboda. No i co? No to co? No to kochani, to jeszcze widzę komentarze od Was, a ja to taka, okej. Pozdrawiacie serdeczne, dziękuję Mat, bardzo, bardzo. Małgosiu, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Kochani, kończę, bo dojeżdżam powoli do Wrocławia. Jeszcze chwilkę pobędę tutaj i wracam do domu. Na wiadomości, ja wiem, że tutaj miałam parę telefonów, pytaliście się i nie dotrzymałam terminów. Obiecywałam, że będę w przerwie odzwaniać albo odpisywać, ale słuchajcie, nie było kiedy.
Nie było możliwości. Bo prelegenci byli w przerwach dostępni. Właśnie. Można było w przerwach między wykładami skorzystać z ich wiedzy indywidualnie, porozmawiać, wymienić się wrażeniami, zadać dodatkowe pytania. Byli dyspozycyjni. No byli dla nas wszystkich. Jeszcze raz wielkie dzięki za to. Chyba nikt nie czuł się odrzucony, tudzież zignorowany. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie. Czasami przerwy wydawały się za krótkie i każdy miał wrażenie, że chociaż na parę sekund, na parę minut, czy Grześka Skwarka, czy Artura Lalaka, czy Jacka Sochala, czy Franca Zalewskiego, każdy miał szansę, możliwość go troszeczkę mieć dla siebie samego indywidualnie i to było też piękne i cudowne. Wielkie dzięki. Tak jest. Także moi mili, dla tych wszystkich, którzy czują niedosyt, że konferencja nie była nagrana, Małgosia przyleciała tutaj specjalnie na tę konferencję z Szwajcarii. Byli tutaj ludzie właśnie i z Belgii, i z innych krajów. Z Wiednia, z Francji. Z Polski, z różnych regionów, z północy, południa, wschodu i zachodu. No. Po konferencji mieliśmy małą kameralną konferencję przez Endim, to wiecie, ale jeszcze taką prywatną mini konferencję i bardzo gorąco go namawiamy, żeby jesienią zabrał żonę i przyleciał na tę konferencję do Polski. Mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy, co Szymon wyczaruje. I co? Trzymajcie kciuki. Może się wydawnictwo ugnie i materiały opublikuje. Ja nic nie chcę mówić, intencja już poszła. Także nie czujcie niedosytu, bo tego się nie da. Te nagrania nie oddałyby wam atmosfery tego. I nawet gdybyście dostali tę wiedzę, to ja wam powiem tak. Sporo wiedzy, jeśli obserwujecie kanały tych panów, to macie. Tutaj bardziej chodziło o kontakt bezpośredni. Oczywiście były tematy, które się nie pojawiają online, ale to, co straciliście i czego na pewno nie oddałyby te nagrania, to atmosfery i tego, że i tej energii. Także tego żadne nagranie, żadna recenzja, żaden komentarz nie odda, nie zastąpi. I powiem wam szczerze, tak jak pierwszy raz jestem na tego typu konferencjach, bo ja z racji wykonywanego zawodu bywam na różnych konferencjach, ale nigdy nie byłam na takich. Wzbraniałam się z różnych powodów. No i powiem szczerze, że to był błąd, więc jeżeli cośkolwiek was powstrzymuje, żeby się wybrać na takie spotkanie, to przełamcie się tak jak ja. No to co, nagadałam się jak zwykle, czyli o wszystkim i o niczym, ale naprawdę warto było. No i co? I do następnego live'a. Coś wymyślę w tygodniu jeszcze. Ja wiem, że zalegam wam jeszcze, sporo wam tych live'ów zalegam. Nawet były plany na weekend i nawet myślałam, że wam coś nagram z konferencji, ale obiecywaliśmy, że nie będziemy robić streamów z samej konferencji. A w przerwach, no cóż, woleliśmy się zająć wszyscy sobą, tak? Pogadać, pobyć we wzajemnej energii. No i tyle. Także Milenko, ja cię przepraszam, że cały czas nie mogłyśmy się połączyć, ale nie mam poczucia winy, słuchajcie. I to jest też cudowne. Milena wie, o czym mówię, bo tam nasza sprawiedliwość funkcjonuje, bo to było dużo radości. I mam nadzieję, że następnym razem, kiedy przybędziecie do Poznania, bo prawdopodobnie z powodów logistycznych wygody, bo jest to takie miejsce, gdzie centralna Polska, więc każdy ma możliwość dojechać i nikt nie dolecieć i nikt nie nadkłada, bo można dolecieć do Poznania, można dolecieć do Wrocławia, mogą przybyć tutaj właściwie z całej Polski. Elżbietę żegnałyśmy dzisiaj z Białegostoku, więc z każdego zakątka Polski, z zagranicy. No i Andy, mamy nadzieję, że przylecisz do nas. To co, buziaki? Lola? Lola? Słoneczko? To co? To do wkrótce. Pa i dziękuję, że jesteście. Ach, ktoś tu pisze, dobrze, że się dałam namówić na rozmowę z Andrzejem. No ja też się cieszę, że się przełamałam. Do zobaczenia, do potem. Pa!